W 2008 roku, zakładając swoją pierwszą postać w Margonem, mieliśmy do wyboru tylko cztery światy o podobnych zasadach: Classic, Tarhunale, Lvani i Kataha. Jednak wkrótce pojawił się jeszcze jeden, znacznie różniący się od pozostałych. Mowa tutaj o Perkunie, świecie PvP, który powstał z inicjatywy samego Tinkera. Tutaj gracze dołączają do jednej z frakcji, a zabijając przeciwników zdobywają wyczerpanie, złoto, a nawet i doświadczenie. Dodatkowo niemal wszystkie mapy są czerwone. Musicie przyznać, że brzmi to fajnie, jednak pamiętajcie, że nie wszystko, co ładnie błyszczy, musi być prawdziwe. Wielu graczy nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę wygląda tam sytuacja. Sam byłem jedną z tych osób, ale po zagubieniu się w historii Perkuna jestem w szoku, że ten świat nadal istnieje. Wykorzystywanie bugów, brak zmian w mechanice od kilkunastu lat, dominowanie jednej frakcji oraz niska aktywność to tylko niektóre z powodów, dla których Perkun stał się najbardziej znienawidzonym światem. Gracze tak długo czekali na zmiany, że w międzyczasie przestali grać lub przenieśli się na inne serwery. Na oczekiwane modyfikacje nigdy nie nadeszły. Jeśli ty również nie lubisz czekać, to zachęcam do zostawienia taktycznego lajka, aby ten materiał dotarł do największej liczby osób. Sam Perkun został stworzony dokładnie 3 listopada 2008 roku. Krążą pogłoski, że świat ten był inspirowany grą World of Warcraft, która w tamtym czasie zdobywała ogromną popularność. Jest to pewna opcja do włączenia w otwartym świecie, na przykład w czasie levelowania, dzięki której widząc gracza z przeciwnej frakcji możemy go zaatakować i zakatrupić, tak samo jak on nas zresztą. Jest to więc raczej taka opcja dodania elementu PvP w kontencie będącym zasadniczym PvE. Może nie każdy wie, ale Tinker był fanem MMORPG tego typu i czerpał z nich mnóstwo pomysłów, które następnie przekształcał i wprowadzał do swojej gry. Czasem jednak bez skrupułów kopiował je wprost, jak w przypadku nazw lokacji czy przedmiotów. Aby zachować spójność i logikę filmu, omówimy najważniejsze aspekty mechaniki tego świata i zastanowimy się, czy mają one sens. Na potrzeby filmu wprowadźmy oznaczenia dla poszczególnych frakcji. Frakcją składającą się z wojownika, paladyna i łowcy nazwijmy PWH, a drugą składającą się z maga, tropiciela i tancerza MTB. Wiele informacji na temat świata znajdujących się w dokumentacji gry jest przedawniona i nieaktualna. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone w 2011 i 2013 roku, czyli ładne ponad 10 lat temu. Świat dążył do tego, aby nie było żadnej komunikacji między frakcjami. Osobne klany zablokowano możliwość handlu i wysyłania poczty. Brak możliwości dodania do znajomych osób z drugiej frakcji. Nie można także zmieniać profesji na przeciwną frakcję oraz na swoją. Choć nadal w dokumentacji gry możemy zauważyć, że wiadomości prywatne, jak i te na czacie lokalnym powinny być niewidoczne, poprzez kropkowanie. To aktualnie chwilę przed wprowadzeniem czatu globalnego od 23 października 2021 roku nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wysyłanie jakichkolwiek wiadomości. Głównie z powodu podwójnej rekrutacji moderatora czatu, bowiem każda frakcja miała swoich moderatorów. Brak równowagi między frakcjami to temat, który budzi emocje od lat. Problemy wynikają głównie ze zmian umiejętności i dostosowywania poszczególnych profesji do konkretnych zadań. Przykładowo tropiciel ma rzucać aurę, wojownik tankować, a łowca oczyszczać. Gra dąży do tego, by każda profesja była potrzebna, co jednak kłóci się z ideą Perkuna, w której nie da się stworzyć idealnej drużyny. Niektórzy twierdzą, że zakładając postać na Perkunie, akceptujesz ten fakt. To prawda, ale w 2008 roku umiejętności były na tyle proste, że sprawiały wrażenie uporządkowanego balansu i nikt wtedy nie przewidział, że gra rozwinie się w takim kierunku jak obecnie. Może ktoś pamięta, że tancerz lub łowca mogli kiedyś wyzywać. Wszystko zmieniało się w 2017 roku, gdy standardowe tabelki u różnych NPC-ów zmieniły się w uniwersalne umiejętności. Od tego momentu frakcja MTB straciła możliwość tankowania czymkolwiek, co doprowadziło do totalnej dominacji frakcji PWH nad MTB, nie tylko w bezpośrednich starciach, ale także w prostym biciu kolosów i tytanów, którzy i tak są już osłabieni o 30%. Swoją drogą czajcie, że z tych tytanów możecie lotnąć legii totalnie nie na swoje profy, które będą jedynie nadawały się do leżenia w depozycie albo esencję. Niedawno wprowadzono magiczną osłonę u maga, która pozwala skupić ataki na sobie, o ile posiadamy tarczę.
nadal to nie rozwiązuje problemu. Był to co prawda ukłon w stronę graczy, jednak podobno ta umiejętność pojawiła się przypadkiem, bo akurat była pusta przestrzeń w tabelce Umaga. Nawet na forum możemy zauważyć, że tarcze mają zostać wycofane lub przestać wspierane. Mimo chwilowego poruszenia na Perkunie i nowych taktyk, frakcja MTB nadal nie może dorównać PWH. Wyobraźcie sobie, jak wygląda ustawka. Wojownik i paladyn prowokują na zmianę, dają atmosferę i tak w kółko. Lub wchodzą samymi łowcami, jednym tankiem i wybierają przeciwnika, którego chcą zniszczyć na początku walki. Druga biedna frakcja co ma zrobić? Tancerze w większej ilości niż dwóch są bezużyteczni. Mak jest powolny z małą ilością SH, a jedyne co mają fajnego i czego brakuje drugiej frakcji to pojedyncze leczenia. Na Perkunie istnieje interesująca mechanika związana z czerwonymi mapami, która wprowadza różnicę między mapami oryginalnie czerwonymi, a tymi, które zostały przekształcone na potrzeby tego świata. Na tych przekształconych żółtych mapach nie można atakować członków tej samej frakcji bez ich zgody. Możliwe jest to jedynie po zaakceptowaniu walki poprzez kliknięcie na ikony mieczy. Aby ułatwić identyfikację graczy na mapie, wprowadzono system kolorów. Zielony oznacza sojuszników z naszej frakcji, a czerwony przeciwników. Pokonanie gracza z wrogiej frakcji nagradzane jest teoretycznie 20-krotnym doświadczeniem za zabicie potwora na poziomie gracza. Doświadczenie to można zdobyć maksymalnie 3 razy dziennie z każdej postaci, pod warunkiem, że atakujący nie ma przewagi poziomowej większej niż 5%. Po wygranej walce gracz zyskuje także wyczerpanie w ilości od 20 do 46 minut, zależnie od różnicy mocy grupy. Moc grupy to pierwiastek z sumy kwadratów poziomów jej członków. Jeśli przewaga mocy grupy wynosi ponad 1,5 razy, wyczerpanie nie jest naliczane. Dodatkowo pokonany przeciwnik traci 1% swojego złota, które w przypadku walki grupowej jest równo dzielone między zwycięzców. Jeśli jednak zabijemy gracza z tej samej frakcji, otrzymamy jedynie doświadczenie. Na oryginalnych czerwonych mapach funkcjonuje mechanika podboju, która wpływa na zdobywanie doświadczenia z potworów na danej mapie dla członków frakcji, która ją podbiła. Mechanizm ten opiera się na współczynniku, który zmienia się po każdej walce PvP. Za każdego pokonanego przeciwnika współczynnik wzrasta o 5% dla zwycięskiej frakcji i spada o 5% dla przegranej. Wartości tego współczynnika mogą wahać się od minus 100% do nawet 100% na plusie, przy czym maksymalny współczynnik daje 4-krotnie większe doświadczenie z potworków na danej mapie. Z Bogiem z otchłani 200% będzie to aż 8-krotnie więcej. Jednak gdy ekspimy na mapie podbitej przez wrogą frakcję, dostajemy tylko 2 razy mniej expa. Co 3 minuty współczynnik automatycznie zmienia się o 1% w kierunku wartości 0, aż do jej osiągnięcia. Obniżanie działa tylko pod warunkiem, jeśli na mapie znajduje się jakikolwiek gracz, nieważne z jakiej frakcji. Zabijanie graczy z tej samej frakcji nie wpływa na ten mnożnik. Status podboju można sprawdzić najeżdżając i klikając na kółeczko z kolorem lub typem lokacji, gdzie dostępna jest także lista zdobytych lokacji. Perkun jako świat z największą liczbą wprowadzonych mechanik nie jest wolny od błędów oraz prób wykorzystywania panujących tam zasad. Jednym z najbardziej znanych bugów, który wywołał spore zamieszanie, było zdobywanie 100 G za śmierć przy otwartym dialogu z tropicielem Herosu w 2020 roku. Dajesz 10 G? Dawaj hajs! Błąd polegał na tym, że gdy gracz otworzył dialog z tropicielem, ale jeszcze nie wszedł do środka, a w międzyczasie został zaatakowany przez innego gracza, to maksymalna ilość złota trafiała automatycznie do jego torby. Chociaż wydawał się to jedynie drobny błąd, to osoby, które szybko wykorzystały tę lukę, zostały natychmiastowo zbanowane na stałe. Niemniej jednak niektórzy zdołali przemycić zdobyte złoto na inne konta bez poniesienia konsekwencji, a nawet zdążyli je sprzedać po atrakcyjnych cenach. Wspominałem wcześniej o zdobywaniu doświadczenia z walk z innymi graczami, co można wykorzystać nie tylko podczas atrakcyjnego ekspienia, gdzie nie zawsze jest to opłacalne czasowo, ale przede wszystkim podczas gry na wysokim poziomie, gdzie liczy się każda zdobyta ilość doświadczenia. Przypominam, że z każdej postaci można zdobyć doświadczenie 3 razy dziennie, wysokości odpowiadającej teoretycznie 20-krotności doświadczenia za potwora na danym poziomie. Można by pomyśleć, że na takim 400 poziomie trudno jest znaleźć przeciwnika z tylko 5% różnicą poziomów.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na mechanikę uśredniania poziomów w grupie. Dla przykładu, jeśli gracz na poziomie 400 połączy siły z graczem na poziomie 20, to średni poziom grupy wyniesie 210 poziom. Oznacza to, że ta grupa może zaatakować pojedynczego gracza z poziomem od około 200 do 220, a gracz na poziomie 400 otrzyma normalne doświadczenie za walkę. Kluczowe jest to, że jeśli gracz na poziomie 20 podda walkę, średni poziom grupy jest zachowany, ale całe doświadczenie trafia do gracza na poziomie 400. Obijmy. Ty poddajesz tym tancerzem od razu, wiesz? Dobra, no. No i my poddajemy. Dam show battle. I widać ładnie, ile dało. Kurwa, dostał 800? 700 plus z Boga 200% 1.5M, czyli kurde. Masz... Co, kurde? No. No. Wbijałem 15% około wbijałem, jak robiłem. Jest jeszcze prostszy sposób na zdobywanie doświadczenia bez konieczności tworzenia grup. Jeśli gracz z niższym poziomem zaatakuje gracza z wyższym poziomem i ten podda walkę, gracz z niższym poziomem otrzyma normalne doświadczenie. Co więcej, im większa różnica poziomów, tym więcej doświadczenia można zdobyć. Choć dokładny wzór na to nie jest publicznie dostępny, można przypuszczać, że różnica ta znacząco wpływa na otrzymane doświadczenie. Można również walczyć z całymi grupami, ponieważ doświadczenie jest sumowane z wszystkich członków grupy przeciwnika. W praktyce oznacza to, że na 300 poziomie doświadczenia można zdobyć nawet cały poziom dziennie, a na poziomie 400 nawet po kilkadziesiąt procent, w zależności od zaangażowania i liczby kont, którymi będziemy poddawać walki. Jeśli chodzi o podboje, nikogo chyba nie zaskoczy fakt, że w większości przypadków są one ustawiane i nabijane za pomocą multikont. Aby osiągnąć maksymalny poziom doświadczenia na mapie, wystarczy zabić 20 razy gracza z przeciwnej frakcji. Co więcej, poziom tego gracza nie ma znaczenia. Może to być nawet postać na minimalnym poziomie, tuż po opuszczeniu wioski startowej. Dla oszczędności czasu można również organizować walki grupowe, ponieważ pokonanie grupy składającej się z 5 osób przeciwnej frakcji jest liczone tak samo, jakbyśmy zabili 5 graczy indywidualnie. Pomysł podboju sam w sobie jest interesujący, ale nie sprawdza się na pustym serwerze. Ciekawi mnie, jak wyglądałoby to na bardziej zaledzionym serwerze, takim jak Gordion. Być może przypominałoby to ustawki na Tytanach, gdzie można organizować starcia 10 na 10, a nawet prowadzić nieuczciwe walki, na przykład w układzie 5 na 10. Aby utrzymać równowagę między frakcjami, wprowadzono ograniczenie, które uniemożliwia tworzenie postaci po stronie frakcji mającej więcej niż 20% przewagi nad przeciwnikami. Teoretycznie gra zmusza nas do założenia postaci po stronie słabszej frakcji, jednak w praktyce wygląda to inaczej. Gdy przewaga jednej z frakcji staje się zbyt duża, gracze zaczynają masowo tworzyć konta lub postaci, aby wpłynąć na statystyki i przywrócić równowagę. Problem polega na tym, że dokładne wartości przewagi nie są nigdzie publicznie wyświetlane, więc gracze tworzą postacie na oślep, aż przewaga zbliży się do granicy 20%. Maksymalna ilość wyczerpania, którą można zdobyć w naturalny sposób, wynosi 2000. Każdego dnia przybywa nam 30 minut wyczerpania, dodatkowe 30 minut można uzyskać z pokoju, a jeśli posiadamy ulepszony klan, możemy dodać sobie kolejne 120 minut. Choć jest to spora ilość, wyczerpanie można także zdobyć z walk PvP, na przykład poprzez celowe podkładanie multikont. Przez długi czas mikstury na wyczerpanie z loterii miały standardowy drop rate, choć obecnie są zmniejszone. Dodatkowo mikstury te można zdobyć co otchłani. Wniosek jest taki, że wyczerpania tutaj nie brakuje, ale nadmiar również może być problematyczny. Podczas walk na litach drogich zdobywamy zarówno doświadczenie, jak i wyczerpanie z przeciwnika, co często prowadzi do obniżenia poziomu postaci. Istnieje jednak pewien trik. Jeśli w trakcie walki, którą jesteśmy pewni, że wygramy, naciśniemy F i zalogujemy się na inną postać, a następnie wrócimy po około minucie, to nie otrzymamy ani wyczerpania, ani doświadczenia z gracza. Żeby to działało, to w trakcie walki nie możemy mieć żadnego wyczerpania. Jeśli będziemy je mieć, to dostaniemy exp, ale wyczerpania już nie. Gracze są coraz bardziej zmęczeni ciągłym oczekiwaniem na zmiany, które były zapowiadane, a następnie odkładane na później. Jak choćby ta w 2021 roku przez Mykwanita. Od 2017 roku, kiedy zmieniono umiejętności, to jedna z frakcji stała się praktycznie bezradna, co doprowadziło do całkowitej dominacji drugiej frakcji. W rezultacie nikt nie chce grać po stronie słabszej.
Wielu graczy PWH twierdzi, że problem nie istnieje i że gra jest zbalansowana idealnie. Interesujące, dlaczego nie chcą zmian? Może dlatego, że dominują serwer od ponad 5 lat. Jest to oczywiste, że frakcja zrobi wszystko, aby nie dopuścić do zmian. Próbowano nawet nawiązać z nimi kontakt, a odpowiedzi, jakie otrzymano, mówią same za siebie. Jedna z osób wprost przyznała, że czuje się zagrożona, nie robi zmian i woli, aby wszystko pozostało tak, jak jest obecnie. Jak to w ogóle brzmi? Inny gość zmienia zdanie, kij wie, czy go zjechali w klanie, czy kazali mu to usunąć, no nie wiadomo. Dodatkowo krąży informacja, że na panel został przesłany film, którego celem jest dyskredytacja frakcji dążącej do zmiany. To z kolei wywołało lawinę wyzwisk i spekulacji. Cóż za przejaw egoizmu. Zamiast cieszyć się z dominacji, chcą jeszcze więcej. Niedawno na forum pojawił się temat dotyczący reworku Perkuna, który zdobył ogromne uznanie i popularność. Gracze szczegółowo tam opisali, jak wygląda obecnie rozgrywka oraz zaproponowali zmiany, które mogłyby poprawić sytuację. Warto zapoznać się z tym tematem, ponieważ jest on niezwykle ciekawy i ważny. Wypowiedziało się tam wielu graczy nie tylko z Perkuna, ale także z innych światów. Temat zyskał masę komentarzy i wsparcie wyrażone w postaci przyznawanych medali pod postami, co pokazuje, że gracze są zgodni co do potrzeby zmian. Zachęcam również do wyrażenia swojego zdania, aby temat zyskał jeszcze większą uwagę. Gracze naprawdę czuły się poszkodowani, zwłaszcza ci, którzy grają tam od 2008 roku i teraz zastanawiają się, czy nie zrezygnować, tracąc już nadzieję na jakiekolwiek zmiany. Prawdopodobnie jest to ostatnia szansa, aby coś naprawić, a temat jest jednym z najgorętszych od lat. John w podcaście u Gandarta wspomniał, że kiedyś podjęto próbę negocjacji, podczas której zebrano opinię 10 osób, ale ostatecznie nie przyniosło to żadnych rezultatów. My kiedyś, kilka lat temu, nie pamiętam dokładnej daty, ale rozmawialiśmy, poprosiliśmy graczy Perkuna, żeby wybrali 10 graczy, którzy na tym temacie bardziej wypowiedzą, i wśród tych 10 graczy nie byliśmy w stanie znaleźć jakby wspólnego mianownika. Każdy chciał ciągnąć w swoją stronę. Jedni na przykład chcieli wyłączenie frakcji, inni chcieli, żeby on był bardziej specyficzny. Co ciekawe, jeden z czołowych klanów na Perkunie w ogóle nie był świadomy, że prowadzone były jakiekolwiek rozmowy na ten temat. Z tego powodu wielu graczy czuje się teraz nie tylko rozczarowanych, ale również i okłamanych. Szczerze mówiąc, to aż trudno uwierzyć, że taki świat jak Perkun jeszcze istnieje. Jest 2024 rok, a na tym serwerze wciąż występuje masa błędów i bezsensownych mechanik, które sprawiają, że gra jest po prostu niegrywalna. Serwer miał sens na początku swojego istnienia, ale od ponad 10 lat nie zaszedł żadne istotne zmiany, co jest po prostu śmieszne, biorąc pod uwagę jego obecny stan. Trzeba powiedzieć to wprost, na tym serwerze nie da się normalnie teraz grać. Jest on tak zepsuty, że potrzebne są poważne zmiany. Byłem wręcz zażenowany, słuchając graczy z Perkuna opowiadających, jak naprawdę wygląda gra na ich świecie. A co do administracji, jak można tak lekceważyć swoich graczy? Ci ludzie zakładali tam postacie, kiedy świat był jeszcze grywalny, a teraz udajecie, że nie ma żadnego problemu. Gdy ktoś zwrócił uwagę na problem, to wasze odpowiedzi brzmią jak: to nie moja działka, ja się tym nie zajmuję. Czyli tak naprawdę nikt się tym nie zajmuje, a wy wolelibyście o tym świecie zapomnieć. Wprowadzając jakiekolwiek zmiany w umiejętnościach, tytanach i kolosach, kompletnie ignorujecie Perkun, co doprowadziło do tego, że jedna frakcja dominuje nieprzerwanie przez 5 lat. Rozumiem, że ten świat to nie wypał Tinkera, a później Ahaya również nic z tym nie zrobiła, ale teraz to wasza kolej. Tłumaczenie, że czekacie na inicjatywę ze strony graczy, jest żałosne. Gracz ma nie tylko grać, ale też martwić się, żeby gra działała dobrze? W miarę możliwości nagłaśniacie ten temat, aby dotarł do jak największej liczby osób. Może uda się jeszcze ten świat naprawić. Pamiętajcie, że w grupie siła. Na koniec chciałbym podziękować graczom z Perkuna. Bez was ten film by nie powstał. #murem za Perkunem.